Rozmawiam z panem Pawłem Bauryczą z firmy Horsch. Panie Pawle, duże, większe i coraz większe siewniki firmy Horsch? Zgadza się. W przypadku siewników firmy Horsch idziemy w kierunku w Polsce rozwoju nowych produktów albo ulepszenia tych produktów, które mamy. Bardzo fajne rozwiązanie, które stoi za nami, nowość, siewnik do kukurydzy Maestro 12CX. Jest to siewnik 9-metrowy o szerokości roboczej 9 metrów, głównie dedykowany do wysiewu kukurydzy na 12 rzędach. Tutaj ta nowość polega na tym, że mamy większy zbiornik nawozowy, zbiornik w technologii, jeżeli chodzi o materiał siewny, w technologii MTS, czyli Main Tank Supply, 800 litrów, jeżeli chodzi o kukurydzę. Dodatkowo maszyna może zostać wyposażona w dwa pojedyncze zbiorniki po lewej i prawej stronie maszyny w mikrogranulat. Jeżeli chodzi o siewniki Maestro do wysiewu punktowego, to nie tylko właśnie ta duża maszyna, już dobrze znany nam siewnik 6TX, czyli siewnik zawieszany Maestro, który pokazywaliśmy już w tym roku w Polsce. Też znajduje się tutaj na targach Agritechnika i wzbudza duże zainteresowanie. Większe? Jeszcze większe? No to mamy SK, Maestro SV lub SX i tutaj mówimy o maszynach już o 24 rzędach, na przykład jeżeli chodzi o wysiew, o rzędy, więc jest dużo nowości. Te nowości odpowiadają na potrzeby różnych rynków globalnie. Tutaj mówimy właśnie o siewnikach, o technologii wysiewu punktowego. W przypadku siewników pneumatycznych również pojawiają się nowe elementy, nowe rozwiązania, na przykład między innymi Pronto 7DC, który występuje aktualnie w nowej szerokości roboczej 7,2 metra. Szerokości roboczej i ta szerokość robocza idealnie koresponduje z szerokością belki opryskiwacza 36 metrów, którą najczęściej sprzedajemy w Polsce. Ale Pronto to również nieco węższe maszyny, prawda? Mogą być mniejsze jego konfiguracje. Tak jest. Pronto może być już konfigurowany od szerokości roboczej 3 metrów, potem produkt 4 metry, Pronto 6DC, 7DC, 9DC. Tutaj te największe standardowe pneumatyczne nasze siewniki na redlicy talerzowej, więc gama cała produktowa pozwala na dotarcie do wielu rolników. Zresztą obchodzimy w tym roku bardzo fajną okazję, 20-lecie tego produktu na rynku siewnik Pronto. Jest to nasz top seller. W tym roku była to ilość ponad 1200 siewników wyjechało z fabryki Horsch. Czy ten ciekawy system regulacji wysiewu, regulacji szerokości wysiewu od kilkudziesięciu centymetrów do bodajże 80 będzie nadal stosowany przez firmę Horsch? Tutaj mowa o TX, tak? O Maestro TX. Tak, jest to element, który wprowadziliśmy. Rozsuwanie rama teleskopowa wprowadziliśmy wraz z tym nowym produktem, siewnikiem zawieszanym. Mam nadzieję, coraz więcej takich głosów przychodzi z rynków, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, dające dużą elastyczność, szczególnie tutaj chodzi w przypadku naszych rolników w siewie buraka i kukurydzy, więc rozpoczynamy ten projekt w oparciu o siewnik zawieszany. Jak będzie się rozwijał? Na dzień dzisiejszy nie mogę, ja nawet nie mam wiedzy, nie wiem, jak on będzie się rozwijał, ale patrząc na Horscha, globalnie słucha, Horsch jakby wysłuchuje głosu rynku, głosu naszych klientów, wskazówek i tak jak widać tutaj na Agritechnice, odpowiadamy na to prosto i z sukcesem. Czy w przyszłym roku możemy się spodziewać następnych nowości od Horscha? Tak, można się spodziewać następnych nowości od Horscha. Już za 2 lata kolejna Agritechnika. Między tą Agritechniką będzie też i nasze agroshow w Polsce. Mam nadzieję, że pokażemy również w Polsce jakąś ciekawą nowość. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.